Dziś w programie dowiemy się, dlaczego w Gorzowie powinna powstać Karta Seniora. Nasz ekspert natomiast oceni kondycję lubuskich organizacji pozarządowych. Na początek tradycyjnie pytanie dnia, a brzmi ono, które ministerstwo odpowiada za wzmacnianie społeczeństwa obywatelskiego? Odpowiedź jak zawsze na końcu programu. Dlaczego Fabryka Aktywności Młodych pracuje nad stworzeniem w Gorzowie Karty Seniora? Opowie o tym Jarek Marciniak. Karta Seniora to jest mały element. Działania, które chcemy rozpocząć w naszym mieście, a więc tworzenia polityki, która będzie skierowana do seniorów. Będziemy tworzyć politykę, która będzie pokazywała, że naszemu miastu zależy na tej grupie społecznej i będziemy wspierać ją, by w jakiś sposób mogła funkcjonować, dobrze funkcjonować w naszym mieście. Dlaczego chcemy inicjatywy takich jak Karta Seniora? Ponieważ okazuje się, że w Gorzowie jest 29 tysięcy seniorów powyżej 60 roku życia. W ciągu 2 lat przybyło ich 2,5 tysiąca. Co najgorsze, według naszych badań, gdy zrobiliśmy je wśród naszych organizacji pozarządowych, tylko ponad 1% tych seniorów jest uaktywnionych w różnych formach, w różnych grupach seniorskich, które działają na terenie naszego miasta. Okazuje się, że 28,5 tysiąca seniorów nie jest nigdzie zrzeszona, nie uaktywnia się. I tak, gdy dowiedziałem się, że tak dużo tych seniorów jest, spytałem się, gdzie oni są? Gdzie oni funkcjonują? Ich na mieście nie widać. Dlaczego tak się dzieje? Czy rzeczywiście życie seniora w naszym mieście powinno polegać na tym, że jesteśmy pochowani w domach gdzieś przed telewizorami i praktycznie nie uaktywniamy się w środowisku lokalnym? Nie próbujemy w jakiś sposób wspólnie tworzyć tego świata seniora i tego życia. I tutaj wyszła inicjatywa, byśmy w jakiś sposób spróbowali podjąć tematykę związaną z seniorami. I Karta Seniora jest tego celem, bo z jednej strony zrobimy coś pożytecznego dla seniorów. Gdy firmy nasze się dowiedzą, że jest 29 tysięcy seniorów, na pewno wiele z nich będzie chciało stworzyć ofertę skierowaną do nich, której to ofercie będzie na przykład odpust 10-5% na różnych towarach, usługach skierowanych do seniorów. To pozwoli o wiele taniej żyć seniorom, ale z drugiej strony jakby zmusi ich do wyjścia z domu, skorzystania z tych usług. Jak patrzeć na sytuację lubuskich organizacji pozarządowych? Jest dobrze czy źle? O odpowiedź poprosiliśmy naszego eksperta. Lubuskie organizacje pozarządowe w mojej opinii. Przypominałem trochę taką karuzelę, która się kręci w dwie strony równocześnie, czyli jest odczuwalne to, że są tutaj silne organizacje na południu, czyli Zielona Góra w dół, Żary, Żagań, Świebodzin i organizacje na północy województwa. Mamy mało organizacji w tym województwie, bo to jest raptem 2000 z haczkiem tych organizacji. Z tego na moje oko działa około 500 organizacji tak naprawdę. Reszta to są organizacje, które działają w wyobraźni tych osób, które je kiedyś utworzyły lub które je tworzyły. Jaka jest ich kondycja? No mamy słabe organizacje. No, prostym przykładem mamy dokładnie 5, w takim województwie mamy 5 organizacji infrastrukturalnych, czyli organizacje, które wspierają w formie finansowej, organizacyjnej, prawnej, opiekuńczej inne młode organizacje. Nie mamy żadnej organizacji strażniczej w tym województwie. Nie mamy żadnej federalizacji organizacji pozarządowych. Mamy co prawda Radę Pożytku Publicznego, ale to jest ustawowo na określone ciało, gdzie przewagę mają urzędnicy, nie organizacje pozarządowe, więc to jej faktyczna działalność jest mocno zachwiana.
nie ma ani sejmiku organizacji pozarządowych, a najbardziej boli mnie to, że nie mamy federalizacji, czyli te organizacje lubuskie nie są sfederalizowane, nie ma jednego ciała, które by występowało w interesach tych organizacji. I tego mi brakuje, czyli tych dwóch elementów, ani jednej organizacji strażniczej i ani jednej federacji z prawdziwego znaczenia, reprezentującej interesy, nie wiem, w komitetach monitorujących przyszłych, czy w różnych ciałach, gdzie powinny organizacje mieć swój głos. A jeśli chodzi o samą kondycję organizacji pozarządowych lubuskich, no to są ciągle małe organizacje z budżetem do 20 tysięcy złotych rocznym. Tych dużych organizacji, które się już nauczyły pisać, pozyskiwać środki, czy z FIO, czy z funduszy unijnych, czy jakichś budżetów samorządów, to jest dosłownie garstka, to jest kilkadziesiąt organizacji. Zresztą to jednak organizacje, które skupiają swoją pracę na społecznej pracy członków, na składkach członkowskich, na jakichś tam darowiznach swoich własnych członków. To są tego typu organizacje. No i, ale peleton organizacji, kondycja organizacji w Polsce zawsze zamyka lubuskie i opolskie, więc u nas jest źle, ale no, powoli jest to będzie odbijane, mam przynajmniej taką nadzieję. Jest coraz więcej inicjatyw fajnych dotyczących tworzenia nowych, ciekawych organizacji. Społeczeństwo jest coraz bardziej aktywne, świadome. Istnieją nowe media, całkowicie nieznane jeszcze 10 lat temu, jak media społecznościowe, gdzie ludzie się skrzykują wokół jakichś problemów, zakładają jakieś inicjatywy. Moim zdaniem idzie to wszystko w dobrym kierunku. Wracamy do sprawy działań na rzecz gorzowskich seniorów. Pierwszym naszym krokiem to było pójście do organizacji seniorskich. I spytanie się, czy rzeczywiście takie działania są ważne i potrzebne dla nich. Zrobiliśmy takie konsultacje społeczne, w których wynikało, że rzeczywiście jest potrzeba takich działań, więc rozpoczęliśmy kampanię, która zbierała wśród seniorów podpisy, zebraliśmy ich ponad 1000, ale nie rozpoczęliśmy procedury legislacyjnej, czyli nie złożyliśmy petycji do miasta, ponieważ stwierdziliśmy, że to nie jest dobry okres. Najpierw były wybory, teraz jest taki proces przejmowania władzy przez nowego prezydenta i jego ludzi, więc stwierdziliśmy, że nie jest to dobry moment na rozpoczęcie takiego ważnego tematu, jakim są seniorzy. I czekamy. Mamy nadzieję, że w połowie marca rozpoczniemy całą kampanię, która będzie jakby nakierowana na problem seniorów, pokazywała różne zadania, które musimy wykonać, by stworzyć warunki do rozwoju polityki senioralnej w naszym mieście i wtedy będzie najlepszy okres do złożenia petycji i wszystkich papierów do urzędu, by poprosić władze miasta o stworzenie karty seniora w naszym mieście. Oczywiście nie zakończyliśmy zbieranie podpisów, a więc w każdej chwili możecie wejść na nasze strony, znaleźć petycję i podpisywać ją. To jest bardzo ważne. Im więcej podpisów będzie pod tą petycją, tym bardziej poważnie do tego podejdą nasze władze miasta. A więc jest to inicjatywa, która jest bardzo, bardzo nam potrzebna. Z drugiej strony to jest tak i to często było zauważane w naszym mieście, że jeżeli jakieś grupy społeczne bardzo twardo mówiły, że potrzebują czegoś, to władze w jakiś sposób się do tego ustosunkowały. Niestety nigdy seniorzy nie zabierali głosu w sprawach dla nich ważnych. Nie ma takiego silnego lobbingu, który by jakby w jakiś sposób zmuszał władzę do tworzenia polityki. Nagle się okazuje, że w budżecie, w całym naszym budżecie nie ma żadnych środków, które byśmy przeznaczali na największą grupę społeczną w naszym mieście. My mówimy tutaj o piłkarzach, o trampkarzach, o finansowaniu sportu, a tymczasem 29 tysięcy seniorów w naszym mieście nie ma swojego budżetu i nie ma zadań, które by miasto realizowało na rzecz
tej grupy społecznej. I trzeba to zmieniać, bo seniorów jest coraz więcej, problem narasta, a my, jeżeli będziemy chować głowę w piasek, to nagle obudzimy się i nagle stwierdzimy, Boże kochany, co teraz mamy zrobić? No, trzeba było to robić o wiele, wiele wcześniej. Dlatego nasze inicjatywy, dlatego nasza jakby działalność na rzecz rozpoczęcia dialogu z miastem, by rozpocząć budowę takiej polityki senioralnej. I mam nadzieję, że dzięki Wam, dzięki petycjom, dzięki temu, że zaczniemy rozmawiać na ten temat w mediach, spowoduje to, że za rok w następnym budżecie znajdą się pieniądze na poprawę sytuacji naszych seniorów, budowanie infrastruktury, która jest potrzebna, naprawdę potrzebna naszym seniorom i myślę, że w tym kierunku powinny iść nasze działania. Popieram akcję Karta Seniora. Ponieważ inne miasta już posiadają tę kartę, więc dlaczego gorzowscy seniorzy nie mieliby też skorzystać z tej karty? O karcie seniora raz jeszcze mówi szef Fabryki Aktywności Młodych. Nasze miasto w ostatnich latach działało destrukcyjnie na grupy seniorskie. Zamknięto Pogodną Miesięć, zamknięto Małeszyn, zamknięto Grodzki Dom Kultury i wiele mniejszych placówek, w których działały grupy seniorskie. Te grupy, oczywiście jedne z przyczyn naturalnych, przestały działać, bo nie miały warunków do tego, by funkcjonować. Inne przeniosły się do innych grup seniorskich. Na przykład cała Pogodna Jesień trafiła do klubu Zodiak. No niby mają dach, ale okazuje się, że tam jest kilkanaście grup seniorskich działających jednocześnie. Tam jest jedna sala, na której co do 5 minut jest podzielony czas działalności każdej sekcji. Nie ma tam warunków do naprawdę pracy, a co dopiero rozwijania się takich grup, bo słuchajcie, jeżeli mamy 29 tysięcy seniorów, z czego tylko 500 się uaktywnia, to jeżeli przyjdzie 500 do takiego Zodiaku, by chcieć się uaktywnić, tam nie ma warunków do tego, by te grupy mogły działać. Najgorszą sytuacją było to, że byliśmy na imprezie, która była takim podsumowaniem działalności wszystkich sekcji seniorskich działających w Zodiaku. I proszę Państwa, oni się spotkali na korytarzu szkoły numer 6 na Gwiaździstej. A więc nasi seniorzy, jeżeli chcą zrobić jakąkolwiek większą imprezę, to jedynym miejscem, w którym mogą się spotkać, jest korytarz szkoły gimnazjalnej. Czy tak powinno być? Czy to jest miejsce dla naszych seniorów? Czy powinniśmy pozwolić na to, by w takich warunkach nasi seniorzy uaktywniali się? No nie. I dlatego trzeba budować tą politykę senioralną, byśmy w mądry sposób działali, by ta infrastruktura się rozrastała, byśmy przekazywali seniorom jakieś placówki, w których mogliby naprawdę z godnością, z takim rozmachem i z większą energią działać. Bo pamiętam przez wiele lat politykę pana Jędrzejczaka, który twierdził, że tak, my mamy seniorów, mamy Uniwersytet Trzeciego Wieku, bardzo często chlubiliśmy się tym uniwersytetem, bo rzeczywiście jest bardzo dobry i ja jestem pod wielkim wrażeniem działalności uniwersytetu, bo to jest jeden z najlepszych uniwersytetów działających w Polsce. I trzeba powiedzieć, że to jest nieprawdopodobna sprawa, jaką tam rozkręcono. Pytanie jest tylko jedno, proszę zapytać wszystkich działaczy, co to by było, jakby nagle zgłosiło się 200-300 seniorów chcących uaktywnić się u nich w ich organizacji. Czy byliby w stanie przyjąć kolejne 200-300 osób?
Raczej chyba nie. A tutaj mamy do zaktywizowania 28,5 tysiąca. A więc jeżeli chcemy, by nasi seniorzy włączali się w życie społeczne, musimy budować tą politykę senioralną i Karta Seniora jest jednym z elementów właśnie tej działalności. Mam nadzieję, że nam się uda. Mam nadzieję, że Wy, społeczeństwo, pomożecie nam w tym. Gorąco zapraszam na nasze strony. Zapraszam do wszystkich akcji, które będą w marcu organizowane dla seniorów. Bardzo, bardzo gorąco zachęcam. Na zakończenie odpowiedź na pytanie dnia. Politykę wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego prowadzi Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, które realizuje obecnie strategię wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego na lata 2009-2015.